Ciekawe, czy puści. Wygrała brutalna siła. Dajesz radę? No tak. Zróbmy przerwę. Zaczyna padać. Ale nie wieje. Jedyne, co jest stałe w tej pogodzie, to jej zmienność. Z tej strony zrobimy to samo. Nowe okno, nowa ściana. Z tej nic nie będzie. Matka natura włada śniegiem, deszczem, mrozem i wiatrem. Poszło. Jeśli dasz jej czas, zmiażdży cię. Zaczyna wiać. Fale się pienią. O tak. To okno jest za szerokie, więc muszę wyciąć i przesunąć ramę. Mieliśmy co robić, ale pod podłogą było jeszcze gorzej. Patrz, jak przegniła. Taką mam podłogę. Widzisz? Katastrofa. Nie chciałem jej ruszać, bo wiedziałem, co znajdziemy, ale niech będzie. Działamy. Szukam belki podłogowej. Muszę wyciąć wszystko, co zgniło. I to właśnie zrobię. Przybijam folię, żeby się nie porwała. Naszkicuję sobie, co mamy zrobić. 55 centymetrów. 55. Jak ulał. Mówiłem, bez obaw. Panie i panowie? Siedzi. Solidna. Utrzymuje mnie. Muszę zbić pudełko do podparcia okna. Trudno się żyje z dala od cywilizacji. Umysł błądzi i rodzą się złe myśli, które mnie dręczą. Mam w tym doświadczenie. O tak. Patrz, jak ładnie. Rządził mną alkohol. Zrozumienie tego zajęło mi 35 lat. Straciłem wszystko z wyjątkiem plecaka, a teraz to odzyskuję. Kupiłem silnik, łódź i dom. Gotowe. To dla mnie wielki sukces. Poruszający. Gotowe. Idealnie. Dzięki, kolego. Do usług, wujku. Jestem szczęśliwy.